Jesteśmy przy ulicy Dwornej 32. To jest opactwo sióstr benedyktynek. Są to siostry klauzurowe, które od 400 lat są w tym miejscu, wypiekają opłatki, ale też tutaj modlą się za mieszkańców naszej diecezji, za mieszkańców Łomży. I do tego miejsca, do okna życia, trafiła mała dziewczynka. Może ksiądz opowiedzieć o okolicznościach? Tak, właśnie w grudniu, w pierwszej połowie grudnia, w godzinach przedpołudniowych, mama przyniosła dziecko do okna życia i je tu zostawiła. Dokładnie nie wiem, czy mama, ale domyślam się, że to musiała być na pewno ona, matka tego dziecka. Siostry usłyszały alarm, bo on się włącza w klasztorze od razu, kiedy okno zostaje otwarte, i kiedy przybiegły, leżało tutaj po prostu dzieciątko. Dopiero później zauważyły, że jest to dziewczynka, która na rączce miała też karteczkę z datą urodzenia. Więc wiemy nawet, kiedy dziecko zostało urodzone, aczkolwiek no, domyślamy się, że z różnych względów nie mogła tego dziecka przyjąć i nie oceniamy tej mamy, broń Boże, nikt takich mam nie ocenia. Jest to zawsze najlepsze rozwiązanie, kiedy nie możemy go przyjąć, więc przyszła tutaj w godzinach rannych, to dziecko zostawiła w oknie życia, następnie odnalazły je od razu siostry, zawiadomiły pogotowie, dziecko trafiło na oddział neonatologiczny naszego szpitala wojewódzkiego w Łomży. Później oczywiście uruchamiane są następne instytucje, czyli i sąd rodzinny, i Centrum Pieczy Zastępczej, i dziecko jest w rodzinie preadopcyjnej, czy już pewnie i adopcyjnej. Nie wnikamy, nie poznajemy do końca historii tego dziecka dla jego dobra. Natomiast na pewno jego życie zostało zabezpieczone i znajduje się w rodzinie, która jest do tego przygotowana i na pewno z miłością na takie dzieciątko czekała, bo dzisiaj przecież co piąta para ma problem z poczęciem dziecka, więc takie dziecko, jeśli z różnych względów się w jakiejś rodzinie wychować nie może, no jest skarbem dla innej rodziny, która z otwartymi ramionami po prostu na takie dziecko czeka. Jaki był stan zdrowia dziecka? Z tego, co wiem od lekarzy, dzieciątko było zdrowe, było uśmiechnięte w oknie życia, z tego, co też mówiły siostry, kiedy okno otworzyły. One same były też bardzo uradowane, bo dziewczynka się uśmiechała, a dla sióstr naszych, które żyją codziennie za kratą, bo są po tej drugiej stronie, odcięte można powiedzieć od świata ze swoim oblubieńcem, więc dla nich jest to też wielka radość, że już po raz drugi właśnie w historii 14 lat istnienia tego okna uratowały życie małej dziewczynki, zdrowej, uśmiechniętej, która, jak powiedziałem, jest zabezpieczona w rodzinie, która ją kocha. A czy ksiądz mógł coś powiedzieć też o procedurach? Bo siostry jako pierwsze mają kontakt z dzieckiem, które trafia do tego okna życia. Jak wyglądają takie procedury? Więc okno jest zawsze specjalnie przygotowane, bo ono jest też ogrzewane, oczywiście, chociaż dziecko jest tam tylko chwilę. Następnie, kiedy dziecko znajdzie się w takim oknie, siostry czy osoby, które czuwają po drugiej stronie, bo to są nie tylko zgromadzenia zakonne, sprawdzają, czy zabezpieczona jest pępowina dzieciątka, bo też nie wiedzą, ile to jest ilu dniowe, ilu tygodniowe dziecko, czy miesięczne. Następnie od razu uruchamia się szpital i dziecko takie trafia do szpitala, gdzie przechodzi badania, bo przecież jego historii nie znamy, a później już Centrum Pieczy Zastępczej oczywiście bierze dziecko w swoje ręce, sąd nadaje tożsamość. Dziecko od razu trafia do rodziny preadopcyjnej, a później, kiedy dopełnią się procedury, trafia do rodziny, która już je adoptuje i po prostu wychowuje jako swoje dziecko. Natomiast wszystko jest anonimowo i właśnie, chociaż tak naprawdę jest najlepiej, kiedy mama zostawi dziecko w szpitalu, bo może zrobić to bez żadnych konsekwencji, to jednak w jakiś sposób, kiedy się obawia, że jednak to się rozpozna, czy jakichś opinii ludzkich się boi. No, jeśli chce zrobić to po prostu anonimowo, to takie okna są właśnie najlepszym rozwiązaniem i uważam, że powinny istnieć, bo po pierwsze są katechezą, że i życie jest bezcennym darem i że każde życie no, trzeba szanować z troską, otoczyć miłością, ale ono pokazuje też, że w chwili, kiedy jest najbardziej bezbronne czy zagrożone, że właśnie wtedy powinniśmy się pochylić. I ja bardzo się cieszę, że robi to i Kościół, ale też przecież skoro szpital i sąd i Centrum Pieczy Zastępczej, to znaczy, że jest mnóstwo osób czy organizacji, także samorządowych, które chcą do takiej mamy wyciągnąć ręce i powiedzieć, że w jakiś sposób nie jest sama, że przecież możemy jej pomóc każdy inny, bo jest Fundusz Obrony Życia w naszej diecezji, jest telefon alarmowy i jest poradnia, gdzie może z nią psycholog porozmawiać, ale jeśli z różnych przyczyn, bo tak sobie też tu wyobrażam, że ta mama przez jakiś czas no, próbowała jednak walczyć o swoje dziecko, że być może da radę. Natomiast jeśli obiektywnie oceniła, czy subiektywnie, że jednak nie da rady, to wybrała rozwiązanie najlepsze, bo przez te wszystkie osoby, organizacje, to dziecko zostało otoczone troską i będzie się rozwijać i wyrośnie na pewno na jakiegoś wspaniałego, dobrego człowieka. Więc dla tych mam,
które no w jakiś sposób są w takich trudnych sytuacjach, to jest też jakieś rozwiązanie. Byłaby siostra przy momencie, w którym ta dziewczynka trafiła do... Nie, nie. Ja akurat byłam na podwórku. A z opowieści właśnie z tego momentu, co siostra wspomina? No wielką radość i przeżycie niesamowite. No, każda z sióstr chciała to dziecko dotknąć, wziąć w ramiona, także cieszyłyśmy się bardzo, no ale też serce mocno biło. Przeżycie niesamowite. To już drugi przypadek. Drugi, tak. Jak siostra wspomina ten pierwszy przypadek, kiedy do okna życia Wąży trafiło pierwsze dziecko? No to z takim lękiem, drżeniem serca, bo pierwszy raz nie wiedziałyśmy, jak się zachować. No także... A jak wyglądają takie procedury? Co siostry robią na początku, kiedy dziecko trafia do okna życia? Jakie jest wasze zadanie? Powiadomić szpital i pogotowie odwozi to dziecko do szpitala na oddział noworodków, a później to już dalsze losy, to już my nie wiemy. Na pewno gdzieś trafia do rodziny zastępczej. Tutaj jest właśnie czujka w tym oknie i jak okno się z tamtej strony otworzy, to w klasztorze pojawia się alarm. I na ten alarm reagujemy. Czasami są alarmy fałszywe, więc wychodzimy do drzwi. No, ktoś tam z ciekawości też chce zobaczyć, jak to działa. Czy codziennie siostry przychodzą tutaj sprawdzać? Nie, no bo w klasztorze słychać, ale rano jak furtę otwieram o 5:30, to zawsze drzwi otworzę i podejdę do okna, czy coś tam nie ma.